kolega poeta przyszedł do kolegi malarza, siedli sobie przy stoliku, wypili po piwie i doszli do wniosku, że warto by było zrobić fajną wystawę. I ta wystawa tak się stała. तुम्हारा जुनून बेकमाल
imię nasze, powitać Państwa, powitać najwyższe władze naszej dzielnicy i oczywiście przewodniczących Agnieszki Kondejowej. Kondej, przepraszam. Witam Państwa. Pana burmistrza Roberta Gusia. Panią burmistrz Bożenę Osińską. Co to znaczy trena? I wiceprzewodniczące Rady panią Barbarę Zawadzką. W poprzedniej kadencji była radną dzielnicy Warszawy. No i panią Barbarę Górskie. Bardzo nam miło. Witam serdecznie najważniejszych dzisiaj gości, bohaterów tego spotkania, czyli artystów z okręgu warszawskiego. Tak. Bardzo proszę. Nie będę wymieniał po imieniu. Państwo mieliście to na zaproszenie. Mam nadzieję, że przy wręczaniu będziemy Państwa jeszcze dokładniej bliżej prezentować. Drodzy Państwo, sztuka to jest takim ciągłym poszukiwaniem siebie, poszukiwaniem świata, odpowiedzi, próbę znalezienia odpowiedzi na takie bardzo dawne pytania estetyczne i filozoficzne. No i są przy okazji też odkrywanie siebie i mocowanie się z tą codzienną rzeczywistością, która się jakoś nakłada. Nowym doświadczeniem, tak myślę, bo do tej pory była w jakimś sensie klasyka prezentowana w tej galerii, to ta dzisiejsza odsłona ma zupełnie inny charakter, może dla niektórych nawet szokujący, ale myślę, że kolorystycznie, może poprzez formę trafi do Państwa. Chciałem poprosić o głos pana burmistrza spraw społecznych, Roberta Kusi. Bardzo proszę. Tu w imieniu zarządu i rady chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie oraz przywitać wszystkich gości, a szczególnie artystów zebranych w tej galerii Abstrakt Polska. Jestem przekonany, że docenicie, szanowni Państwo, wolę i wysiłek tutaj pana prezesa Fundacji Abstrakt Polska oraz pana Stanisława Chojnickiego, jak również komisarza wystawy, artystę malarza pana Janusza Wojnarowskiego. Nie wiem, może by się pokazał. Jak również prezesa zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów, Plastyków, umożliwili nam mieszkańcom dzielnicy, jak również zaproszonych gości, poznanie artystycznych dokonań najnowszych współczesnych malarzy i rzeźbiarzy. Ta prawdziwa uczta duchowa niech dostarczy Państwu niezapomnianych przeżyć i umocni przekonaniu, że kultura i sztuka buduje i umacnia naszą tożsamość narodową. Życzymy Państwu, aby Wasze relacje ze sztuką i jej twórcami stały się przez to bliższe. Na zakończenie chciałbym wręczyć skromne podarunki, upominki artystom, którzy udostępnili swoje dzieła tej galerii. Dziękuję bardzo. Kolega poeta przyszedł do kolegi malarza, siedli sobie przy stoliku, wypili po piwie i doszli do wniosku, że warto by było zrobić fajną wystawę. I ta wystawa tak się stała. Dziękuję. Naprawdę powiedzieli, że to przy stoliku rzeczywiście ta decyzja była dość
Thank you.
dziadzia.